Witam. Dzisiaj przedstawię wam moją teorię na temat, co by było, jakby Netflix robił Naruto. Zapraszam. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z Netflixem, to już wam na początku wytłumaczę, że produkcje Netflixa chyba zawsze starają się wbić w poprawność polityczną i jeśli już się to wie, to dochodzi do śmiesznych momentów, w którym ciągle widzimy w ich filmach czy serialach różne rasy ludzi. Zawsze muszą być geje czy lesbijki, a nawet transwestyci. Jakby to wyglądało w Naruto? Poznajcie moją teorię. A więc pierwszy odcinek i poznajemy Naruto, który ma w sobie pupilkę, który tak naprawdę jest jego drugim ja, a sam Naruto nie wie, czy chce być mężczyzną czy kobietą. Naruto jest czarny, a więc nie ma ojca, w zasadzie matki to też nie. A gdy trafia do swojej pierwszej drużyny, poznaje Sakurę, azjatycką dziewczynę z ponadprzeciętną inteligencją. Siusiakę, pięknego chłopca z Indii, w którym od razu się zakochuje, oraz mistrza Kakashiego, również czarnoskóry mężczyzna, który nienawidzi kobiet i je zabija, przebijając swoją techniką. W tym uniwersum jest ktoś taki jak Hokage, aktualnie jest nim Hiruzen, Eskimos, a Hokage jest wybierany na podstawie najrzadszego pochodzenia, a akurat trzeci był jedynym Eskimosem w wiosce. Poprzednimi Hokage byli bracia Hashirama i Tobirama, tylko oni w tamtym czasie byli z rodu identyfikujących się jako Sikorki. W świecie tym są różne rangi, takie jak Geinin czy Huinin i czasem są na nie egzaminy, ten który zaprezentuje największy talent awansuje wyżej. Najczęściej wygrywają czarni rudzi Żydzi, ale też śpiewające 8-letnie dziewczynki, czy dziewczynki, które po prostu płaczą. Zasady są proste, możesz walczyć, ale nie możesz nikogo zabić czy mocno zranić, no chyba że przeciwnik jest biały, wtedy rób z nim co chcesz. Pewnego dnia do wioski przychodzi Jiraiya, jest to znany na całym świecie transwestyta pedofil. Lubi małych chłopców, pierwsze co pokazał małemu czarnoskóremu Naruto, to jak podglądać dzieci. Dawał mu też do buzi loda, a później wziął go na trening, gdzie szkolił go do robienia idealnych kul. I tak to się żyje w tym świecie, aż przychodzi druga część, Shippuden, w której główny bohater i reszta walczą z najgorszym przeciwnikiem, jaki mogą. Nazywają się Atatsuki i wszyscy są biali. Uważają też, że równość w prawach człowieka została zachwiana, a czarnoskórzy nadużywają określenia bo co, bo jestem czarny i w zasadzie nie można im nic zrobić. Oczywiście Naruto wszystkich pokonuje. Ale później dochodzi do wielkiej wojny, a w zasadzie wywołują je dwie osoby. Piwniczak, co mu mordę obito, i Madara Dadada, który chciał zbudować most przeciwko imigrantom. Na szczęście wszystko się dobrze kończy, Naruto ma problemy z ich przegadaniem, na szczęście do niego dołącza jego stary indyjski przyjaciel Shusiake, który pokazuje, że nie wstydzi się pokazać, że jest gejem, i tak właśnie pokonali te bestie, które szerzyły nienawiść. Koniec końców wszystko się kończy happy endem, a Naruto i Shusiake się pobierają. W następnej części mają wspólne dzieci, bo okazało się, że Shusiake jeszcze kilka lat temu był kobietą, ale zmienił płeć. Światem rządzą kobiety, bo mężczyźni to mizoginistyczne świnie. Dziękuję, dobranoc, to moje super ultra teoria dotycząca alternatywnej wersji Naruto, która serio mogła tak wyglądać. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!